Rawodnika. Jak się zachować, gdy spotkasz się z agresją? Moi drodzy, doświadczamy wzrostu energii i to wzmacnia wpływ agresywnych i manipulujących osobników i podmiotów. Kiedy stajemy twarzą w twarz z takimi siłami, to możemy zamienić agresję we współpracę lub chociaż ustanowić ścisłe granice energetyczne. Jedną z najczęstszych cech agresywnych ciemnych sił, czy to ludzi, czy też podmiotów wykorzystujących danego człowieka, jest próba znalezienia haczyka emocjonalnego i próba wyprowadzenia z równowagi poprzez obelgi. Jeśli reagujecie emocjonalnie na próby obrażania, to one osiągną sukces i będą wykorzystywać waszą wrażliwość. Żelazną zasadą w sytuacjach, kiedy człowiek agresywny lub podmiot stara się zastraszyć Ciebie lub wytrącić z równowagi, jest zawsze zachowanie spokoju i opanowania. Utrzymując samokontrolę, będziecie mieli większy wpływ i więcej sił do opanowania sytuacji. Albo do nakierowania jej w najlepsze ramki, w najlepszy kanał. W obliczu bardzo negatywnych energii odpowiadanie agresją na agresję nie jest rozsądne. To tylko zwiększy energetyczny problem, zwiększy chaos i osłabi waszą pozycję. Taki człowiek działa ze strachu w wyniku ukrytej traumy i bólu jest to rezultatem jego własnych nierozwiązanych problemów. Wielu ludzi zachowuje się agresywnie w wyniku zarządzania ich świadomością i nie mogą się kontrolować. Ludzie, którzy są bardzo słabi psychicznie, używają brutalnej siły do zastraszania, aby uzyskać to, czego chcą, lub poddając się destrukcyjnemu programowi podmiotu, który ich wykorzystuje. Często człowiek przejawiający agresję bez widocznego powodu działa pod wpływem zarządzania nim i manipulacji przez siły zewnętrzne. Zachowujcie spokój i uczcie się zarządzać swoją osobistą przestrzenią. To wzmacnia wasze osobiste granice energetyczne. Wdzięczność Wam wszystkim.